Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Kaca i zajmuję się takimi rzeczami jak wykrywanie kłamstwa, odczytywanie ludzi, a także wszystkie rzeczy związane z wywieraniem wpływu, manipulacją i wszelkimi innymi perswazjami, a także zajmuję się analizami wszelkiego rodzaju wystąpień i ludzi. No i właśnie w takim kontekście się tutaj dzisiaj spotykamy, czyli na pierwszej mojej takiej analizie politycznej, którą robię dla Kanału Zero, ponieważ pojawiła się doskonała okazja, a mianowicie Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek poprowadzili wywiad z nikim innym, jak z samym Andrzejem Dudą, czyli naszym prezydentem. Zapraszamy na rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie w Pałacu Prezydenckim. Wywiad trwał dość długo, więc jest tam sporo ciekawego mięska. Natomiast ja nie chcę Wam pokazywać takiej analizy, nazwijmy to wariograficznej, żebym ja powiedział tylko, czy coś jest prawdą, czy nie jest prawdą. Bo świat tak naprawdę nie wygląda czarno-biały. Świat nie jest czarno-biały. Wszystko nie jest zero-jedynkowe. Najczęściej posługujemy się różnymi półprawdami, unikami, próbujemy się zasłonić i dokładnie to samo robią politycy. Więc ja chcę, żeby ta analiza była czymś więcej. Chcę Wam pokazać, jak politycy nie tylko kłamią, ale chcę Wam pokazać, jak politycy manipulują, jak unikają, jak nabudowują całe historie i konteksty tylko po to, żeby to, co mówią, brzmiało lepiej i działało na ich korzyść. No i właśnie dzisiaj zaczniemy sobie od Andrzeja Dudy. No, od czego mam zacząć? Od razu powiem, że to był całkiem niezły wywiad. Zrobiłem w swojej karierze już kilka analiz Andrzeja Dudy i muszę powiedzieć, że wypadają one bardzo różnie. Czasem trochę sztywno, czasem zupełnie naturalnie, a czasem kompletnie niespójnie. Natomiast tutaj, nie wiem, być może to ta dobra atmosfera, być może to ten luz, że mieliśmy podwinięte rękawy i tą rozpiętą koszulę, a może to, że to jest wywiad na YouTube'a, czy nie wiem, czy może fakt, że trwał półtorej godziny, może to spowodowało, że poszło mu całkiem nieźle. Co nie zmienia faktu, że było tam naprawdę sporo ciekawych rzeczy i faktycznie można było nawet zobaczyć, że Andrzej Duda jest całkiem niezły i sprawny, jeśli chodzi o, wiecie, triki retoryczne i takie zabiegi słowne. Żeby nie przedłużać, przejdźmy do samego początku, bo tam tak naprawdę już zaczęła się najważniejsza rzecz, a mianowicie Krzysztof Stanowski razem z Robertem zaczęli z grubej rury. Wiecie, najczęściej to jest tak, że jak zaczynasz taki wywiad polityczny, to jest trochę mizianki, takiego luźnego pitu-pitu, żeby rozmówca się mógł rozkręcić, żeby zaczęło się robić miło, żeby on się trochę otworzył. Tutaj tak nie było, czyli od razu zaczęliśmy ostrzyć. Panie prezydencie, na początek muszę powiedzieć, że mam trochę do pana pretensje. Mam pretensje polegające na tym, że my się musimy tłumaczyć z tego wywiadu. Dzisiaj wywiad z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno być wielkim wow, jest jakimś obciążeniem wizerunkowym. Ludzie mówią, naprawdę? Po co? Dlaczego? Będziecie już mieli łatkę przypiętą. Ten człowiek przyjmował w pałacu skazanych przestępców i wy tam idziecie. A mianowicie poszedł temat o tym, że dzisiaj przyjście w sumie na wywiad do prezydenta to może być trochę obciach, to jest trochę kontrowersja, ale na pewno nie jest to tak, że jak ktoś idzie na wywiad do prezydenta Polski, to jest jakaś nobilitacja. I przyznam, że oglądając pierwszą reakcję Andrzeja Dudy, widać było, że przeżył trochę szok i chyba się sam tego nie spodziewał. Był ten moment takiego zawahania, takiego nabrania oddechu i wycofania się, ale trzeba powiedzieć, że dość szybko i sprawnie przeszedł nad tym do porządku dziennego i zastosował pierwszą technikę, czyli właśnie taki unik z rozmyciem. Mógłby teoretycznie powiedzieć, że wina leży po jego stronie i to powiedział, ale powiedział również, że tak naprawdę wina leży po stronie wszystkich. Mediów, dziennikarzy, innych partii, a także jego. A potem, jak już miał ładnie zbudowany ten kontekst, to sprawnie przeszedł sobie do tego, że w sumie, panie, w Ameryce to jest dużo gorzej, tamto się dopiero kłócą, więc my tutaj to jesteśmy prawie że święci. Kiedy spojrzymy dalej, na przykład na Amerykę, albo to wiemy o tym, że to ciśnienie i ta taka bardzo trudna wewnętrzna sytuacja, nie ogromnie napięta i podziały społeczne mogą być jeszcze zdecydowanie większe. I to jest właśnie jeden z takich przykładów i podaję go i wziąłem go jako pierwszy, bo to nie jest ostatni raz, kiedy Andrzej Duda właśnie taki wymyk nam tutaj robi. Ale to był pierwszy, w którym widać było ewidentnie, że miał ten moment takiego, o kurde, miał być wywiad z uśmiechem, a generalnie dostaje strzała między oczy i od razu pretensje. No i tutaj rozumiem to, natomiast, tak jak mówię, i tak wybrnął z tego całkiem nieźle. Jako że wywiad zaczął się z grubej rury, to panowie sprawnie zaczęli go kontynuować i zaczęli pytać o rodzinę, a w zasadzie o to, czy Andrzej Duda czuje się okej z tym,
no, że dookoła niego mogą być ludzie, którzy niekoniecznie podzielają jego poglądy polityczne. Jak on się na to zapatruje? Jeżeli chodzi o rodzinę, to w mojej rodzinie myślę, że sytuacja jest bardzo spokojna i tak zasadniczo w tej bliskiej rodzinie, z którą mam częstsze kontakty, to w ogóle nie mamy tego typu dyskusji. No i tu pojawia się pierwsza niespójność, żeby nie powiedzieć pierwsze kłamstwo. Bo faktycznie Andrzej Duda zaczął opowiadać o tym, no że nie, że spokojnie, że on ma w rodzinie rewelacyjne układy, że w zasadzie wszyscy są zgodni, jest tak idyllicznie wręcz. Tylko że w jednym momencie, kiedy to mówił, wykonuje taki gest pochylenia głowy, zasysania takiego dziwny rodzaj zasysania powietrza, który u Andrzeja Dudy występuje wtedy, kiedy zaczyna się stresować albo kiedy się czegoś wstydzi. I to też było, czyli ten spojrzenie w dół, takie zassanie mocne powietrza i powiedzenie, że nie, że u niego jest wszystko w porządku. I to jest ewidentnie symptom kłamstwa. Pamiętać tylko należy, że symptomy kłamstwa nie występują pojedynczo. To znaczy, to nie jest tak, że jeśli ktoś, nie wiem, założy ręce na siebie, to już kłamie. Tu chodzi o coś, co nazywamy często klastrami kłamstwa, czyli sygnałami, które nasze ciało wysyła w dużej liczbie po to, żeby nasze ciało mogło rozładować emocje związane z kłamstwem, ze ściemą, którą próbujemy sprzedać. Tutaj działało dokładnie tak, czyli był ten moment takiego westchnięcia, takiego wycofania się, a dość szybko dowiedzieliśmy się, że no, faktycznie było to kłamstwo, ponieważ redaktor Mazurek dość sprawnie i szybko wypunktował prezydenta, mówiąc, że no tak, no chyba nie wszyscy, ponieważ szwagier to chyba nie bardzo. A jak się za chwilę dowiadujemy, to nie tylko szwagier, ale i w sumie teściowa i pewnie jeszcze parę innych, nie, teściowa to przepraszam, teściowa to akurat ma te same poglądy, to teściu się nie zgadza. Ale okazało się, że no tak, no świat nie jest taki cukierkowy i nawet Andrzej Duda ma dookoła siebie ludzi, którzy mogą się z nim nie zgadzać, ale to, co z naszej perspektywy analizy jest ważniejsze, to, no, że mówiąc wprost, tutaj po prostu ściemniał i mamy naoczny dowód na to, jak to u naszego prezydenta wygląda. No i teraz dochodzimy do momentu podziałów politycznych, bo faktycznie zarówno Krzysztof Stanowski, jak i Robert Mazurek zaczęli zadawać pytania, co z podziałami politycznymi. Czy to przypadkiem nie jest tak, że prezydent lubi sobie trochę przyostrzyć, bo te podziały polityczne działają na jego korzyść? Ta atmosfera w Polsce robi się nieznośna. Robi się nieznośna, że cokolwiek się zrobi, nagle jest przypinana do tego łatka polityczna. Trzeba mieć poglądy z jednego plemienia. I nie mam w ostatnim czasie wrażenia, że politycy chcieliby tę sytuację trochę znormalizować. Mam wrażenie, że to podkręcanie jest wszystkim na rękę. No i teraz przechodzimy do takiego momentu, w którym Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek zapytali się o to, czy przypadkiem prezydentowi nie jest na rękę przyostrzać trochę, powodować te konflikty i jakby polaryzować nasze społeczeństwo coraz bardziej. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, bo ona nam dość dobrze i dużo powie o tym, jak działa mental, jak działa głowa naszego prezydenta. A ja myślę sobie w gruncie rzeczy tak. Nigdy nie uważałem siebie za polityka radykalnego. Ja nigdy nie byłem radykalny. Ja zawsze starałem się być taki w miarę spokojny, w miarę wyważony. Oczywiście też jestem człowiekiem, mam swoje emocje, mam swoje przeżycia. Bo on tutaj mówi, że on być może, to jest tylko jego wrażenie subiektywne, ale że on siebie nie postrzega jako radykała i że on uważa, że generalnie to jest takim człowiekiem środka, który potrafi dogodzić każdemu. Problem jest tylko taki, chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, że każdy człowiek, jeśli z nim rozmawiacie, gra główną rolę w swoim filmie, który nazywa życiem. I naprawdę ze świecą szukać będzie kogokolwiek, kto by powiedział, że w swoim filmie gra, nie wiem, rolę złola albo jakiegoś takiego, wiecie, przebrzydłego gościa, który chce po prostu zniszczyć świat. Dlaczego tak nie robimy? Bo nasza psychika by tego nie wytrzymała. Każdy ma trochę tak, że jak podejmujemy jakąś decyzję, to żeby ona działała razem z nami, była spójna i żebyśmy my sobie psychicznie z nią poradzili, to musimy racjonalizować tę decyzję, czyli znajdować sobie potwierdzenie na to, że to, co robimy, jest w porządku. I mówię o tym dlatego, bo to jest pierwszy raz w tym wywiadzie, w którym Andrzej Duda zaczyna budować swój wizerunek takiego przywódcy, takiego człowieka, który jest właśnie ponad trochę naszą polityką i on się w to nie nurza. Ale chcę właśnie, żebyście to zapamiętali w tym momencie, bo do tego jeszcze będziemy wracać. Ale to, co najważniejsze, to, że ktoś twierdzi, że nie jest radykałem, to, że ktoś mówi, że on jest człowiekiem środka, nic tak naprawdę nie wnosi do dyskusji. Z perspektywy nas, słuchaczy, może to brzmieć fajnie, może to brzmieć nawet tak ciekawie, tylko że
to nie Andrzej Duda powinien oceniać, czy on jest radykałem, bo większość radykałów, która występowała w historii, twierdziła, że oni radykalni nie są i że ich poglądy nie są absolutnie radykalne, tylko są tak naprawdę lekkimi, takimi centrowymi poglądami. I tu zaczynamy mieć ten zgrzyt, że Andrzej Duda zaczyna budować swój wizerunek jako takiego męża narodu, który jest ponad podziałami, a jednocześnie nie jest radykałem. Brzmi to fajnie, słucha się tego fajnie, ale to nie on jest od tej oceny, a to jest tylko ocena czysto subiektywna. No i jak już trzej panowie sobie dali te szybkie strzały na start między oczy i ustawili sobie pozycję, nazwijmy to, wywiadu i negocjacji, to przeszliśmy do, myślę, najpoważniejszego momentu tego wywiadu, a mianowicie do pytań o konflikt Rosji z Ukrainą. Wie pan, ja czytam poważnych amerykańskich generałów, jak generała Hodgesa, czytam wypowiedzi naprawdę najważniejszych analityków światowych i oni różnią się tylko w ocenie kiedy Rosja może zaatakować. Jedni mówią 3 lata, a generał Hodges mówi nawet, że 1,5 roku. To nie jest tak, że my się tutaj bawimy jak głupki w piaskownicy, a tu za chwilę przyjdzie... Bo tym człowiekiem z pałką, który przyjdzie, może być Rosjanin. Putin. To jest bardzo trudny temat, ale jeżeli panowie chcecie, możemy na ten temat rozmawiać. Umawialiśmy się na absolutnie szczerą rozmowę i ona taka będzie. I powiem panom, jak ja widzę tą sytuację, dobrze? I tutaj na chwilę będę bardzo serio, ponieważ faktycznie ta reakcja Andrzeja Dudy, która jest na początku, bardzo głębokie nabranie oddechu, takie wypuszczenie oddechu i zatrzymanie się, pokazują, jak trudny i jak ważny jest to temat dla naszego prezydenta. Mówię o tym dlatego, że wszystko to, co się wydarzyło po tym pytaniu, jak my się mamy przygotować, co my mamy zrobić, bo ta wojna być może jest, nie wiem, 3 lata od nas, a być może tylko 1,5 roku od nas. Natomiast chcę, żebyście zrozumieli jedno. Jeśli ktoś dostaje pytanie o to, czy będzie wojna, to jak, jeśli jest rozsądnym politykiem, jeśli jest politykiem, który rozumie, co się dzieje, rozumie swoją odpowiedzialność, nie ma takiej szansy, żeby powiedział coś innego niż to, że będzie dobrze. Osoba, która jest prezydentem i mówi do 38 milionów Polaków, nie może wywoływać paniki, bo jakby zaczął wywoływać tę panikę, to może mieć naprawdę bardzo poważne reperkusje nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dlatego ja po tym pytaniu, co zrobić, co my zrobimy, nie spodziewałem się niczego innego niż odpowiedzi będzie okej, dajemy radę, zbroimy się, wszyscy nam pomogą. Natomiast z mojej perspektywy człowieka, który zajmuje się analizą komunikacji niewerbalnej, ten moment takiego głębokiego westchnięcia, takiego zawieszenia pokazuje, jaka jest powaga tego. I ja nie wiem, co wie Andrzej Duda o tym konflikcie. Wiem jedno, tutaj na pewno po tym pytaniu zrobił się bardzo serio. Nawet powiedziałbym, że tam się pojawił strach i obawa, jak to pytanie rozegrać. Więc jeśli chcecie spojrzeć na to, co Andrzej Duda o tym myśli, to na pewno nie to, co powiedział później, ale jeśli chcecie coś wyciągnąć, to jak zachował się, jak emocjonalnie podszedł do tego pytania na samym początku. I tutaj kolejna ważna kwestia. Myślę, że najpoważniejsza wtopa tego wywiadu, jeśli chodzi o prezydenta. Ponieważ padło pytanie o Krym. Co powinno się stać z Krymem? Czy Rosja powinna utrzymać Krym, czy jednak Krym jest Ukrainy? I Andrzej Duda powiedział tutaj, że Krym przez większość historii był rosyjski. W związku z tym być może dobrze byłoby go tej Rosji zostawić. Czy pan w to wierzy, że Rosja odda, że Ukraina odzyska Krym? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego, czy odzyska Krym, ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Teraz chcę, żebyśmy zrozumieli, cóż to za precedens nam się tutaj wydarza. To znaczy, że prezydent naszego kraju właśnie powiedział, że jeśli coś, czy jakiś kraj, czy jakiś region był długo pod władaniem innego kraju, to w zasadzie przez zasiedziałość powinien do niego należeć. Tylko wiecie, jeśli tak zaczniemy podchodzić do tematu, to nagle się okaże, że będziemy po prostu musieli przerobić całą Europę, bo to bardzo różnie wyglądało. I druga sprawa, nie jest to zbyt wspierające zdanie w kontekście tego, jak może się rozwiązać ten konflikt na Ukrainie. Jeśli zaczynamy i prezydent mówi o takim kontekście, że może lepiej byłoby jednak część Ukrainy oddać Rosji. W moim mniemaniu to był zdecydowanie najpoważniejszy błąd, najpoważniejsze, nie wiem, czy to był lapsus językowy, ale na pewno było to zdanie, które z ust polityka takiej rangi paść nie powinno,
bo na pewno, o ile już się to nie stało wtedy, kiedy nagrywam ten wywiad, nie ma to swoich konsekwencji w mediach zagranicznych, a być może nawet w Ukrainie i w Rosji. No dobrze, to żeby nie było tak poważnie, bo tą poważną rzecz już mamy za sobą, choć na pewno dla nas wszystkich bardzo ważną. Natomiast tak jak mówię, to nie był wywiad, w którym moglibyśmy się tutaj dowiedzieć, co będzie z naszym krajem. Na pewno nie z tego typu wywiadu będziemy się dowiadywać o tym, czy będzie konflikt zbrojny, czy konfliktu zbrojnego nie będzie. Więc teraz możemy trochę poluzować, bo padło pytanie o panów Donalda Tuska, w zasadzie tak bardziej, to padło pytanie o pana Jarosława Kaczyńskiego. No i tutaj Andrzej Duda zrobił dość długą historię o tym, że panowie to są w ogóle tacy, wiecie, dyktatorzy trochę w swoich partiach, że my mamy te partie tak ogarnięte i oni są tacy twardzi, a on przy tym wszystkim to jest trochę z boku tego wszystkiego, on się nie daje im wpływom. Czy pan dzisiaj określiłby swoje relacje z Jarosławem Kaczyńskim jako partnerskie? Ja powiem tak. To jest bardzo specyficzna sytuacja. Cieszę się, że pan redaktor do tego nawiązał, bo mamy dzisiaj bardzo dobry obraz tego, jak to mniej więcej wygląda. Mamy dwóch dzisiaj takich bardzo poważnych wiekiem i stażem i pozycją panów na scenie politycznej w Polsce. Jednym z nich jest tutaj wymieniony przed chwilą pan były premier, prezes Jarosław Kaczyński, a drugim jest obecny premier i były premier, pan Donald Tusk. No i tutaj znowu niestety mamy pewien rozdźwięk, ponieważ Andrzej Duda mówi tak, że te wszystkie jego decyzje podejmowane są jednoosobowo. Czy sądzicie panowie, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje i nikt nie ma na to wpływu, sądzicie, że panowie mnie lubią? Jeśli śledzicie trochę internet, to być może widzieliście kiedyś taką akcję jak Srebrne usta i taką historię Andrzeja Dudy o tym, jak on się uczy. Mianowicie tam wyglądało to tak, że Andrzej Duda wychodzi i mówił, że on się cały czas uczy. On non-stop się czegoś nowego uczy. Teraz nie trzeba być wielką alfą i omegą z odczytu ludzi, żeby wiedzieć, że jeśli nie pochodzicie z Bułgarii, bo od razu taki protip dla tych, którzy się tym interesują, Bułgarzy mają na odwrót, to znaczy Bułgarzy nie mówią tak i nie, tak jak my, a mianowicie mówią nie i tak. Ale zakładamy, że Andrzej Duda z Bułgarii nie jest, więc u niego najczęściej jest tak, że jak on próbuje coś powiedzieć i chce tak jakoś przekazać, że tak na pewno jest, to niestety u niego często wkrada się taki ruch głową na boki, który świadczy o tym, że jego ciało no, nie jest do końca przekonane o tym, co on mówi, żeby nie powiedzieć, że jego ciało nie wierzy mu w to, co on mówi. No i tutaj mieliśmy dokładnie taką sytuację, czyli Andrzej Duda mówiąc, że te wszystkie decyzje to on podejmuje jednoosobowo. Wyglądało to mniej więcej tak, że mówił, wszystkie decyzje podejmuje jednoosobowo. No ja mu nie uwierzyłem, nie wiem jak wy, ale tak kurczę z tą jednoosobową radą w jego głowie, to bym tutaj miał trochę wątpliwości. Ale to nie był koniec tego tematu pana Kaczyńskiego i pana Tuska, bo potem redaktor Mazurek trochę do tego wrócił, nazwał ich takimi samcami alfa. No i zapytał, czy Andrzej Duda też się czuje takim samcem alfa i trochę kokieteryjnie, trochę z uśmiechem, trochę tak szyderczo, ale powiedział, że no jasne, że tak. Panie prezydencie, nie zawsze dzieje się to, co by panowie chcieli po prostu. No i to nie wzbudza zadowolenia takich właśnie mężczyzn, którzy są samcami alfa. No to przecież panowie dobrze to wiecie. A pan wiecie, jest samcem alfa? Ja nie. Ja jestem spokojnym człowiekiem. Wykonuję tylko swoje zadania. I teraz chcę się tutaj trochę dłużej zatrzymać, bo to była ciekawa sytuacja. I ja wiem, że Andrzej Duda ma taką tendencję do tego, że jak się czegoś wstydzi albo boi, to czasem chowa to za takim dziwnym uśmiechem. Myślę, że jeśli oglądacie, do czego jeszcze będę nawiązywał, trochę memów, to doskonale wiecie, jak wygląda ten taki nerwowy śmiech Andrzeja Dudy. I on się tutaj również pojawił. Tylko teraz moja opinia i taka diagnoza jest tej sytuacji jest taka. Wyobraźcie sobie szkołę. Macie szkołę i w tej szkole są w dwóch różnych klasach jest, kurde, takich dwóch gości, którzy rządzą całą szkołą. Tak się akurat złożyło, że nasz bohater był w klasie z jednym z tych gości. I tak sobie patrzył na niego i mówił, ale ty jesteś twardy, ale ty po prostu nie dajesz sobie w palnik dmuchać i w ogóle, no dajesz radę. I on też taki chciał być. Dlatego wystartował w wyborach na przewodniczącego szkoły. I normalnie nawet wygrał te wybory przewodniczącego szkoły. I wiecie, co się okazało? Nic się nie okazało, bo tych dwóch gości dalej tą szkołą rządzi i w żaden sposób ta wygrana tych wyborów na przewodniczącego nie zagwarantowała mu jakiegoś szacunku albo, wiecie, nobilitacji u tych wszystkich innych ludzi. I dla mnie to trochę tak wygląda. To znaczy, Andrzej Duda chciałby być tym gościem, który jest twardy. On to niejednokrotnie podkreśla. I właśnie powiedziałem, on buduje czasem mit
siebie jako takiego gościa bez emocji, który potrafi się wyłączyć, że jego to wszystko nie obchodzi, że on po prostu idzie i walczy. Fajnie, gdyby tak było, rozumiałbym to, tylko dla mnie wygląda to trochę tak, że Andrzej Duda by chciał taką osobą być. A jak przychodzi to do czego, no to niestety, ale jest tym gościem, który idzie na górkę w Gorcach i tam sobie siedzi z gitarą i śpiewa, z nim będzie szczęśliwsza starego dobrego małżeństwa, zamiast po prostu być właśnie tym gościem, który się nie zawaha przed niczym. Nie zmienia to faktu, że pozwala mu to i on to lubi robić, czyli budować ten taki mit twardego prezydenta. Gdyby to było spójne, okej. Okay. Ale Andrzej Duda po prostu jest emocjonalnym facetem. On jest po prostu wrażliwy. I to widać, że jemu to nie pasuje. W sensie, jak on przybiera tą pozę takiego właśnie twardego prezydenta, to się robi w tym kanciasty. To się staje niespójne. I to zwyczajnie jakby nie jest jego. Myślę, że czasem gdyby powiedział o tym, albo zaczął to przedstawiać dużo bardziej tak w swój sposób i powiedział o tych emocjach trochę, to być może by to lepiej wyglądało, ale nie, on jednak próbuje być tym gościem, który w klasie jest razem z tymi innymi i nawet jeśli idzie na bójkę, to on trzyma jednemu kurtkę, tamten kogoś bije, ale on na tej bójce był, więc jest twardy. Niezbyt dobry moment tego, ale do PiSu i do tego, co będzie dalej się działo z PiSem, jeszcze w tym wywiadzie będziemy, jeszcze w tej analizie będziemy wracać. No i jak już jesteśmy przy tym temacie, czy Andrzej Duda jest twardy i czy daje radę faktycznie sobie tak w tym byciu prezydentem, to Robert z Krzysztofem poruszyli temat no tego może niezbyt fajnego, ale tych ksyw naszego prezydenta, czyli zaczynając od Adriana, po długopis, na notariuszu dobrej zmiany kończąc. I tutaj pada pytanie właśnie, czy on się czuje, czy on jest zadowolony z bycia tym notariuszem dobrej zmiany, ponieważ 7 lat temu, jak był u Roberta Mazurka, to niekoniecznie podobało mu się to nawiązanie do ucha prezesa, do tego, że jest Adrianem i tak dalej. I tutaj z jednej strony nasz prezydent mówi, nie mam z tym żadnego problemu, jestem absolutnie wyluzowany i w ogóle mnie to nie rusza. Ale czy naprawdę... Panie prezydencie, padły tutaj 3 określenia, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej krążą. Czasami padło słowo długopis, notariusz, wcześniej słowo Adrian. O wielu politykach tworzy się memy, z wielu się żartuje w internecie. Natomiast mam takie wrażenie, że na niespotykaną wcześniej skalę teraz ten urząd prezydenta stał się troszeczkę memiczny. Czy nie ma pan z tym problemu osobistego? To dobrze czy źle? No, zależy jak na to patrzeć. Ja muszę powiedzieć, że ja nie mam z tym problemu osobistego. Muszę też powiedzieć, że niektóre memy powalają po prostu. Nieraz sam do rozpuku się śmieję. Bo znowu jak to słyszy, pojawia się takie odchylenie, pojawia się westchnięcie, pojawia się znowu ten oddech taki, takie długie zastanawianie się nad tym, co powiedzieć. Więc z mojej perspektywy wygląda to trochę tak, że trochę zabolało jednak, trochę boli do dzisiaj i podejrzewam, że jeszcze będzie boleć. Co nie zmienia faktu, że nie dał się Andrzej Duda tak łatwo wyprowadzić z równowagi i znowu dość szybko zaczął rozmywać te rzeczy, że on tym notariuszem nie jest, że w ogóle to ludzie tam mają różne poglądy i de facto cały ten wątek skończył się takim wycofywaniem się rakiem z tego tematu i z tego wątku, tak żeby za dużo tam nie było widać, żebyśmy nie musieli w to wchodzić, no bo to właśnie znowu po raz kolejny przeczy temu mitowi tego, że mamy do czynienia z twardym facetem, który jest takim twardym prezydentem, który się nie daje nikomu. No i idąc kontynuacją tegoż tematu notariusza, tego tematu długopisu, głównie tutaj Krzysztof zapytał, czy Andrzej Duda czuje się memiczny i czy jemu to przeszkadza. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Widać było, że on się szczerze z tych memów śmieje. Że on faktycznie, wszystko było spójne, jego gesty były spójne, on się naprawdę uśmiechnął. Problem zrobił się w innym momencie. Jak Robert Mazurek zapytał, czy Andrzej Duda ma dystans do siebie. Raz sam do rozpuku się śmieje z tych różnych dowcipów i z niesamowitej inwencji, jaką mają ludzie, czy kreatywność. Chce pan nam powiedzieć, że się pan potrafi śmiać z siebie? Kreatywność ludzi jest naprawdę niesamowita. Myślę, że tak. Staram się mieć dystans do siebie. Patrzę na to spokojnie, ale niektóre są naprawdę świetne. No niektórzy mają niesamowite pomysły. Tu bym chciał powiedzieć, że on ma ten dystans. Natomiast reakcja była taka, że Andrzej spojrzał w dół, uciekł wzrokiem, zrobił grymas i powiedział, no staram się mieć. I tutaj taka mała didaskalia. Czasem jak mówicie coś takiego jak staram się albo próbuję coś zrobić, to co to oznacza? To tak naprawdę mówicie,
nawet jak mi nie wyjdzie, to się nic nie stało. Wyobraźcie sobie taką akcję. Mówisz, że będziesz się odchudzać. No to mówisz, spróbuję się odchudzać. Nawet jak ci nie wyjdzie, trudno, nic się nie stało, spróbuję następnym razem. Próbujesz rzucić palenie? Dokładnie tak samo wygląda. Wstajesz rano, nie jarasz do 12 i w końcu wiesz, no dobra, to spróbowałem, to teraz mogę w nagrodę iść zajarać śluga. I w momencie, kiedy ktoś taki mówi, zwracajcie na to czasem uwagę, jeśli ktoś mówi, to ja się spróbuję, albo ja się postaram, albo ten, to trochę tak jakby mówił, czasem mi wychodzi, ale częściej nie i ja to akceptuję. I jak Andrzej Duda tutaj powiedział, że on się stara mieć do siebie dystans, to ja się z nim absolutnie zgadzam. On się stara, tylko po prostu czasem mu to nie bardzo wychodzi. No i teraz doszliśmy do takich trudnych tematów, jak jazda samochodem. Zaczęło się od tego, że Andrzej Duda powiedział, że od 2014 roku nie siedział w samochodzie, nie wymieniał opon i nic jakby nie miał do czynienia z takimi, no właśnie, trochę życiowymi sprawami. Natomiast nie chcę tutaj mówić o tym, jakie są jego marzenia, czyli siadania na tej górce w Gorcach, a bardziej chcę powiedzieć o tym, że Krzysztof Stanowski zapytał tutaj, czy może dałoby radę zrobić tak, żebyśmy jednak ten nasz rząd, ten prezydent i wszyscy, którzy mają te swoje samochody służbowe, żeby oni jednak zaczęli jeździć zgodnie z przepisami. Pan prezydent ma jeszcze drugie marzenie i tym drugim marzeniem jest, że chciałbym poprowadzić znowu auto. Naprawdę? Od 2014 nie siedział pan za kierownicą? Nie. Żona też nie, pewnie. Nie. Chryste panie, tylko córka może jeździć sama? No, dzięki temu jeździ pan teraz 200 na godzinę, a nie 50, no to też ma swoje plus. Wie pan, znaczy, żeby była pełna jasność, ja nie uważam siebie za mistrza świata, jeżeli chodzi o kierowanie. Tak, jestem zwykłym kierowcą amatorem. Panowie, którzy prowadzą samochody, którymi ja jeżdżę, są zawodowcami i są fenomenalnymi kierowcami. A tak nie można, nie można doprowadzić do tego, żeby nie można się jeździć zgodnie z przepisami? Więc no, po to są pojazdy uprzywilejowane. Jeśli istniałby jakiś podręcznik, w którym ktoś miałby napisać, jak olewać podręcznikowo ludzi i jak po prostu nie słyszeć pytania, to był dokładnie ten moment. Krzysztof sobie powiedział, a prezydent nawet jakby warga mu nie drgnęła na ten temat, oko mu nie odbiło w drugą stronę, po prostu zignorował to pytanie tak, że jak mówię, w podręczniku do ignorowania pytań myślę, że można dawać spokojnie ten przykład, czyli jak nie słuchać i jak nie odpowiadać na pytania. No i teraz wracamy do trochę poważniejszych tematów, czyli zaufanie. I tutaj padło pytanie, które było zadawane prezydentowi już wielokrotnie, czyli czy on ufa swojej ochronie. Oczywiście nawiązuje tutaj do tego, że w momencie, kiedy pan Kamiński z Wąsikiem byli aresztowani, no to byli aresztowani w Pałacu Prezydenckim, wtedy dodatkowo, kiedy Andrzeja Dudy tam jeszcze nie było. Więc pada pytanie, czy w takim razie on tej ochronie swojej ufa. My teraz poruszyliśmy trochę wątek bezpieczeństwa szeroko pojętego. To dopytam o bezpieczeństwo dziś. Czy pan dzisiaj wierzy swojej ochronie? Czy pan wierzy wszystkim pracownikom Pałacu Prezydenckiego? Panie redaktorze, ludzie mają swoje poglądy. Ja nigdy w Pałacu Prezydenckim żadnych urzędników nie pytałem, na kogo głosują. Moich ministrów też nie pytałem, czy na mnie głosowali. Zakładam, że na mnie głosowali. Natomiast urzędników w Pałacu Prezydenckim nigdy nie pytałem, czy na mnie głosują. Pani, która pracuje w sekretariacie prezydenta, pracuje w sekretariacie prezydenta Rzeczypospolitej nieprzerwanie od 1995 roku. Od 1995 roku jest sekretarką wszystkich kolejnych prezydentów. I tu kolejny trik z repertuaru Andrzeja Dudy, czyli jak nie odpowiedzieć na takie pytanie, albo jak odpowiedzieć i jednocześnie nie do końca skłamać. Więc najpierw ucieczka w to, że budujemy kontekst, że w zasadzie to on ufa wszystkim, a w ogóle to ma tutaj świetnych pracowników i on w ogóle to nikogo nigdy nie pytał o poglądy. Wszyscy tu pracują, a w ogóle pani z sekretariatu to pracuje 25 lat. W żaden sposób nie odpowiada to na pytanie, ale opowieść snuje się w bardzo ciekawy sposób. Na szczęście przyciśnięty przez Roberta Mazurka, czy jednak ufa, czy nie, albo Krzysztofa już, przepraszam, nie pamiętam, w pewnym momencie Andrzej Duda mówi tak. Tak, mam stuprocentowe zaufanie do mojej bezpośredniej ochrony. To nie jest odpowiedź na pytanie Krzysztofa. Ale tak, co z ochroną? Czy ja mam zaufanie? Tak, mam pełne zaufanie. Niezmienne, niezachwiane? Mam pełne zaufanie do ludzi, którzy są w mojej bezpośredniej ochronie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja się uśmiecham. Teraz
Zobaczcie, tu jest prosty cykl takiej odpowiedzi na pytania. Dostajesz trudne pytanie, trochę nie wiesz, jak z niego wybrnąć, więc zaczynasz opowiadać jakieś opowieści z mchu i paprocie o tym, że w zasadzie to masz dużo ludzi dookoła, oni cię bardzo lubią i w ogóle są fajni i ty w ogóle nikogo nie pytałeś o poglądy, co kupuje ci czas na to, żeby wymyślić, co z tym pytaniem zrobić. A w najlepszej opcji nawet nie będzie ci musiał kupować nic, bo po prostu prowadzący czy ten, kto cię pyta, zapomni, jakie pytanie zadał. No tutaj się okazało, że trafił na zbyt wytrawnych graczy, więc Robert Mazurek zadał mu pytanie takie konkretyzujące i właśnie, żeby nie skłamać, bo obawiam się, że jakby powiedział tak, wszystkim ufam, to mogło być już kłamstwo, to Andrzej Duda powiedział coś, no właśnie, co jest wygodne z jego własnej perspektywy, w jego kręgosłupie moralnym, coś, co nie będzie kłamstwem. Więc powiedział, że dla mnie moja bezpośrednia ochrona jest super, ja im bardzo ufam. Tylko teraz, czy to znaczy, że on ufa wszystkim? Nie wiemy. Czy to znaczy, że my wiemy, ile jest tych bezpośrednich ludzi? Też nie wiemy. Natomiast w kontekście i w wypowiedzi Andrzeja Dudy, no on był szczery, bo te 2, 3, 4, 5, może 10 osób faktycznie jest blisko i on ich uznaje za ludzi godnych zaufania. Tylko no, mamy tutaj wybieg, prostą manipulację, która ucieka od tego, żebyśmy byli nazwani kłamcami, no ale to jest taka prawda trochę ukryta, trochę naciągnięta. Nie do końca bym tego oczekiwał po osobie, która jest w takiej sytuacji, która dostaje faktycznie pytanie w tak trudnej i fundamentalnej sprawie jak to, czy ci ludzie, którzy go ochraniają, to są ludzie, którym on faktycznie w 100% ufa. No i teraz temat, którego nie mogło zabraknąć, bo jakby go zabrakło, to ten wywiad byłby niekompletny i ta analiza tym samym też była niekompletna, czyli panowie Kamiński i Wąsik. Wydawało się, że cała ta inicjatywa, by ich sprowadzić do pałacu, była właśnie po to, by ich uchronić. By ich uchronić przed takim zdarzeniem. Byli w Pałacu Prezydenckim moimi gośćmi. Przyszli do Pałacu Prezydenckiego, zostali zaproszeni na uroczystość. Po uroczystości zostali jeszcze. W każdej chwili mogli wyjść, nie ukrywali się. Poszli do mediów, wystąpili przed mediami. Ja uważałem i uważam nadal, że byli w tym momencie wolnymi ludźmi, albowiem byli ułaskawieni przez prezydenta. No i teraz, czy prezydent faktycznie wierzy w to, że oni są ułaskawieni, czy on zrobił dobrze? No i muszę powiedzieć wprost, generalnie tak. To znaczy prezydent wierzy w to, że to, co on zrobił, było legis artis, że to, co on zrobił, było ok. Tylko przypominam to, jak Andrzej Duda pięknie potrafi budować swój mit i opowiadać o sobie. On musi w to wierzyć. On się już sam do tego przekonał, że to było ok. Bo gdyby tego nie zrobił, no to by uderzało bezpośrednio w niego, w jego prerogatywy, w to, jakim on jest prezydentem. Dlatego tutaj zgadzam się i jakby tak, Andrzej Duda wierzy w to, że oni byli ułaskawieni, że są niewinni i że wszystko w jego mniemaniu i w jego przekonaniu, właśnie w tym jego subiektywnej prawdzie, którą on chce mieć po swojej stronie i chce się czuć z nią ok, no to dla niego działa. Tylko znowu, czy my tutaj powinniśmy rozmawiać o subiektywnej prawdzie, czy my tutaj powinniśmy rozmawiać o tym, co kto uważa, czy no bardziej właśnie jak to wygląda obecnie w kontekście prawnym. A tutaj, jeśli chodzi o prawo, to rozmawialiśmy o różnych problemach prawnych, które mamy w tym momencie w Polsce. No i tak się składa, że sprawa pana Kamińskiego i Wąsika jest jedną z tych spraw. Panowie zaczęli rozmawiać o tym, jak to w takim razie się powinno odbyć, ponieważ prezydent powiedział, że w zasadzie to on ma pretensje o jedno. Że to było tak zrobione, że no jednak nie fajnie, bo on wyjechał i to bez jego wiedzy, a przecież wystarczyło zadzwonić, wystarczyło powiedzieć, on szanuje rozkazy, on o tym dobrze wie i przecież gdyby przyszedł do niego ktoś ze służb i powiedział, panie prezydencie, no mamy takie rozkazy, no to przecież pan prezydent by nie robił problemów, nie kładł kłód pod nogi, tylko bezproblemowo poprosił panów o wyjście z pałacu. Dostali polecenie służbowe, i musieli to polecenie wykonać. Można było zrobić tylko jedną rzecz, której nie zrobili. I tu jest moja jedyna uwaga. A mianowicie człowiek, który prowadził, wykonywał to zadanie, zna mnie bardzo dobrze. Pracował ze mną przez wiele lat. Mógł skontaktować się ze mną, przyjść do mnie, powiedzieć mi, panie prezydencie, ma pan w Pałacu Prezydenckim gości, a my mamy rozkazy, jeżeli o tych gości chodzi. I co by pan wtedy zrobił? Bardzo byśmy prosili, żeby pan porozmawiał z gośćmi i żeby goście wyszli z Pałacu Prezydenckiego.
bo my musimy wykonać nasze zadania i nie mamy wyjścia. I ja bym wiedział, bo wiem, że musieli wykonać swoje zadania i nie mieli wyjścia, bo mieli rozkazy. To jest służba. Teraz ta historia znowu brzmi bardzo dobrze, jak się jej słucha. Tutaj nie mówię, że nie. Tylko jest w niej jeden problem. Andrzej Duda doskonale wiedział, tak jak wszyscy inni Polacy, że obaj panowie jest rozkaz doprowadzenia ich do więzienia. Więc to nie jest tak, że on ich zapraszał do tego Pałacu Prezydenckiego, nie wiedząc, z kim ma do czynienia. To nie jest tak, że on w połowie po prostu siedzenia tam się zorientował, że oni w zasadzie są skazani. No nie, on doskonale wiedział, że oni są skazani. On doskonale wiedział, że większość ta rządząca dzisiejsza nie zgadza się z tym, że on ich uniewinnił, więc mógł mieć wszelkiego rodzaju przesłanki ku temu, no, że oni będą musieli po prostu pójść do aresztu. Więc mówienie o tym, że on tak w sumie to nie wiedział i że to tylko kwestia była złego potraktowania i niewykonanych telefonów, no to się tutaj, ten fikołek logiczny jakoś trochę nie działa i ląduje na własnej głowie. Wracając jeszcze do tego, tu się pojawił też kolejny problem, ponieważ Krzysztof Stanowski dość dobrze złapał tutaj ten temat i go podchwycił, pytając, czy cóż się w takim razie zmieniło, czy zmienił pan zdanie a propos tego, że gdyby przyszli i poprosili, żeby ich wyprowadzić, to pan by to bez problemu zrobił. I tutaj Andrzej Duda się bardzo wzburzył. Cofnął się, zrobił taką rozsierdzoną minę, nawet zaczął machać rękami i faktycznie tą złość było u niego widać. Ale przede wszystkim powiedział, że jasne, że on, gdyby tylko ktoś mu o tym powiedział, to on by od razu panu wyprosił z pałacu. Gdyby zadzwonił do pana i powiedział, panie prezydencie, no mam taki problem, ja muszę tych ludzi zatrzymać. Proszę pana, żeby oni wyszli. To pan by pan powiedział panom ministrom Kamińskiemu i Wąsikowi, panowie wyjdźcie już i dajcie się aresztować? Musiałbym z nimi porozmawiać, nie byłoby wyjścia, prawda? I pan by im powiedział, idźcie stąd, dajcie się aresztować? Musiałbym ich poprosić, żeby opuścili Pałac Prezydencki. Ze względu na funkcjonariuszy, ze względu na tych ludzi. Bo oni mają swoje rozkazy, które muszą być wykonane. Po prostu. Czy on by ich oddał w ręce władz? No tego nie wiemy. Bo Andrzej Duda powiedział tutaj tylko, że gdyby ktoś mu o tym powiedział, to on by poprosił obu panów o opuszczenie Pałacu Prezydenckiego. Czy on by ich poprosił, żeby opuścili i pojechali do aresztu? Czy on by ich poprosił, żeby oni opuścili i pojechali do Juraty, czy tam gdziekolwiek indziej? To my tego już nie wiemy. Natomiast to jest kolejny przykład na to, że jeśli mamy w miarę sprawnie retorycznego rozmówcę, to on nawet takimi małymi rzeczami, gdzie z jednej strony on się będzie czuł w porządku, ale i nie powie w jego mniemaniu nic takiego, co by podchodziło pod kłamstwo, to nie znaczy, że mówi nam pełną prawdę. Tutaj właśnie się pojawia dużo takich uników i takich rzeczy, które no, trochę nam zadymiają całą tą rzecz. Ale jeśli mówimy o rzeczach, na które Andrzej Duda nie odpowiedział, a był naprawdę przypychany i przypierany do muru, żeby to zrobić, no to były pytania o tym, co będzie po jego skończonej kadencji prezydenta. I tutaj obaj panowie próbowali go ugryźć z wielu stron. Co będzie robił, czy będzie, gdzie się będzie znajdował, jak będzie chodził po Krakowie, z kim będzie rozmawiał. Natomiast prezydent tutaj bardzo spokojnie odbijał tą piłeczkę, mówiąc, że da sobie radę, że spokojnie, że on ma co robić, że to jeszcze dużo czasu i on ma jeszcze zadania do zrobienia i ma do zrealizowania wiele, wiele ważnych rzeczy. I co, nikt nie dzwoni? Ten stan, nie boi się pan tego, że teraz pan wróci do domu? Już pan przejedzie się tym samochodem, już pan usiądzie w Gorcach na Łące, ale nadal nikt nie będzie dzwonił. Ja myślę, że jest spore grono osób, które mimo wszystko nie będą chciały mi dać spokoju, to po pierwsze. A po drugie, no spokojnie. Nie zawsze, jest pan zbyt ja szczery zawsze miałem w tym momencie. Nie jest pan zbyt szczery. Jestem szczery, bo po prezydenturze to już ten telefon raczej nie milknie. I gdybyśmy wzięli to pytanie i zawiesili je tylko w próżni, to pomyślałbym, okej, no może prezydent po prostu nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą w pewnym momencie, gdy pan Robert Mazurek zapytał się go, żeby mu popatrzył prosto w oczy i powiedział mu prosto w oczy patrząc, że się nie boi tego, co będzie po kadencji prezydenckiej, to Andrzej Duda zaatakował i powiedział wtedy, a w ogóle dlaczego ja mam wam mówić, co ja będę robił? Dlaczego ja miałbym się tutaj tłumaczyć? To jest nic innego jak taka obrona poprzez atak, czyli nie mogę powiedzieć wszystkiego, nie chcę powiedzieć wszystkiego, więc po prostu odbijam tą piłeczkę i atakuję swojego rozmówcę. Ale powiedziałem, że gdybyśmy zawiesili to w próżni, to by nie miało wielkiego znaczenia. Ale przy samej końcówce wywiadu wracamy do tematu, co dalej z PiS-em. Tutaj obaj panowie redaktorzy postawili taką dość odważną tezę, że no,
być może PiS już chyli się ku upadkowi, że być może to już jest koniec Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj prezydent powiedział, że oczywiście PiS to jest dzisiaj pewien obóz, pewna idea, która przyświeca ludziom, ale on już się nie chce posługiwać takim hasłem, że to PiS. On się chce posługiwać bardziej, że to jest konserwatywne, że to jest po prostu republikanie, a nie stricte PiS. I że on jest przekonany, że dla wielu ludzi w Polsce takie poglądy, taka partia i to wszystko, co reprezentuje sobą dzisiaj PiS, a w przyszłości właśnie no, jakiś rodzaj nurtu republikańskiego, będzie bardzo potrzebny Polsce i na pewno się sprawdzi. Z mojej perspektywy, jeśli możemy sobie tutaj trochę pospekulować na koniec, wygląda to tak, jakby była to taka trochę nieoficjalna, między słowami i tylko troszkę powiedziana, ale jednak zapowiedź tego, że prezydent Andrzej Duda szykuje się, żeby być może przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Jest to tym bardziej istotne, że dzisiaj już mamy trzech kandydatów, bo przecież w tym momencie mamy Przemysława Czarnka, mamy Mariusza Błaszczaka, no i mamy też rzeczywiście Mateusza Morawieckiego. Więc Andrzej Duda do tej pory się nic na ten temat nie wypowiadał, ale myślę, że po tym wywiadzie, jeśli ktoś właśnie dobrze nastroszył uszy i ogląda trochę polityki, to może zauważyć, że to jest może nie bezpośrednio, ale taka pośrednio rzucona zapowiedź, że on się nie zamierza wycofać z polityki, że on jest jeszcze za młody na emeryturę i że być może przyjdzie taki czas za te półtora roku, kiedy on już nie będzie prezydentem, a prezes Jarosław Kaczyński będzie coraz to słabszy, to Andrzej Duda postanowił uderzyć i przejąć tą władzę. Zresztą w tym samym wywiadzie mówił, że Jarosław Kaczyński nie pała do niego jakąś wielką sympatią, a wręcz, że go nie lubi. Więc myślę, że jeszcze jeśli dodamy do tego te ambicje na bycie wielkim, na bycie kimś twardym, mężem stanu, to bardzo mi pasuje to do prezydenta, żeby on jednak szedł w tą stronę zdobywania PiSu i niesienia tego, co w jego głowie jest do przeniesienia, czyli właśnie tych wartości republikańskich, wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński będzie już zbyt słaby, żeby się bronić. Natomiast prezydent wie, że jeśli ma tą kampanię zacząć, to musi ją zacząć teraz i musi dać sygnał, jasny i klarowny sygnał dla innych w PiSie, dla tych, którzy się będą bili o ten stołek, że on też w tym wyścigu jest. I tak oto dobrnęliśmy do końca tej analizy. Wiecie, to jest półtorej godziny nagrania, moglibyśmy tutaj pewnie gadać godzinami, a ja bym wam mógł pokazywać na żywo, co tutaj się dzieje. Natomiast wybrałem takie smaczki, takie mięsko, trochę śmieszne, a trochę też poważne, jak te z Rosją, które myślę, że wielu z nas interesują. Natomiast tak podsumowując to, poza moimi wyzłośliwieniami, trudne słowo, to myślę, że to był naprawdę niezły wywiad Andrzeja Dudy. Teraz myślę, że to jest kwestia właśnie jakiegoś rodzaju atmosfery, którą stworzył Krzysztof z Robertem, tego, że on się poczuł swobodnie. I to właśnie, że Andrzej Duda, wbrew pozorom, wcale nie czuje się tak dobrze w takich super poważnych wystąpieniach, w których, wiecie, musi być taki sztywny i musi trzymać się protokołu. On lubi trochę pożartować, on lubi się schować za tym śmiechem, on lubi zrobić templatkę do mema, tak żeby się potem dobrze klikało i żeby dobrze wyglądało. On po prostu jest takim gościem, emocjonalnym, mniej twardym niż mówi, że jest, facetem, który lubi się pośmiać. I myślę, że jeśli my byśmy dali mu trochę więcej szansy na to, żeby on się właśnie w takiej formule wypowiedział, to nie musiałbym robić tych wszystkich analiz, które robiłem przez ostatnie 2 miesiące, w których no niestety, ale niezbyt dobrze wypowiadałem się, czy niezbyt chwaliłem wystąpienia prezydenta. Bo pamiętajcie, to jest myślę najważniejsze, że ja tutaj nie oceniam poglądów politycznych, bo nie na tym mi zależy. Mi zależy tutaj na tym, żeby pokazać wam, jak wygląda teatr polityki, jak ludzie się nami bawią, co robią, żeby nas oszukać i jak to robią, żeby to wyglądało dla nas słuchaczy w obrazku, w uchu całkiem nieźle, żebyśmy my się dobrze z tym czuli. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Myślę, że w ostatnim czasie politycznego złota to my mamy od groma w naszym kraju i tak naprawdę co chwilę coś się dzieje, więc analiz można było robić pewnie 7 dni w tygodniu. Ale ta faktycznie była dla mnie bardzo, bardzo specjalna. Jest pierwszą, ale druga sprawa, bo w końcu miałem szansę zobaczyć Andrzeja Dudę, który wyglądał na trochę luźniejszego gościa, który wyglądał na takiego faceta, z którym nawet jeśli się nie zgadzamy, to możemy usiąść i z nim pogadać. Będzie robił swoje polityczne zabiegi, będzie robił swoje chwyty retoryczne, no bo w końcu jest politykiem i to tym z najwyższej półki. Ale jednocześnie fajnie, że w tym całym wywiadzie dało się zobaczyć też po prostu takiego człowieka, który czasem się śmieje z siebie, czasem trochę z innych, czasem potrafi dopiec, ale też faceta, który ma realne ambicje i te ambicje wyraża w tym, że chce być jakiś. Nawet jeśli mu się to nie udaje, to on chce być jakiś.
Za półtora roku się przekonamy, jak będzie wyglądała dalsza historia Andrzeja Dudy. Tymczasem dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w następnej analizie. Do zobaczenia.